Potrzebuję finansowania, a mój bank mówi nie. Co dalej? Jakie są wyjścia z tej sytuacji? Na co może liczyć kredytobiorca? Jak działać sensownie? Odpowiadamy. Na początku zdefiniujmy sobie, co oznacza mój bank. Czy jest to bank, w którym mamy rachunek z regularnymi wpływami? Czy jest to może bank, który znamy, bo spłacamy tam kredyt hipoteczny? Otóż jedna i druga odpowiedź jest poprawna. Pamiętajmy o jednej zasadzie. Oferta kredytu gotówkowego z naszego banku może być łatwiejsza do uzyskania, ale nie zawsze najlepsza. Owszem, bank nas zna jako klientów, nasze dochody i wydatki, ale oferta cenowa w innych bankach może czasami okazać się znacznie atrakcyjniejsza. Skoro już wiemy, jaką instytucję uznajemy za mój bank, musimy wiedzieć, co zrobić, gdy ten bank odmówi nam kredytu. Gdy bank negatywnie rozpatrzy nasz wniosek kredytowy, pierwszą podstawową informacją, jaką musimy uzyskać, jest ta, co było powodem odmowy. Banki na podstawie artykułu 10 ustęp 1 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku zobowiązane są do przekazywania tej informacji, a ona z kolei będzie determinować nasze dalsze działania. Bank ma obowiązek przekazania bezpłatnej informacji, jeśli odmowa nastąpiła na podstawie informacji zawartych w bazach lub zbiorze danych kredytodawcy. Banki mają obowiązek wskazać konkretne bazy, których wynik sprawdzenia wpłynął na odmowę. Gdy Twój bank odmówił Ci kredytu, jedną z przyczyn może być brak zdolności kredytowej w ocenie banku, posiadanie wpisów w bazach gospodarczych i kredytowych, na przykład zaległości w płatnościach rat czy rachunków, brak spełnienia wymogów określonych procedurą banku, na przykład brak możliwości dostarczenia zaświadczenia o zarobkach w sytuacji, gdy bank nie chce zaakceptować przedstawionych przez Ciebie wyciągów z rachunku jako dokumentu dochodowego. Kryteria dotyczące Ciebie jako klienta i Twojej indywidualnej oceny w banku, jak na przykład branża działalności w wykazywanym źródle dochodu. Każda z tych przyczyn będzie determinować to, jakie dalsze kroki może poczynić przyszły kredytobiorca. Gdy bank odmawia Ci kredytu z powodu braku zdolności kredytowej, rozwiązaniem w tej sytuacji może być na przykład dołączenie do wniosku kolejnej osoby albo przedstawienie dodatkowych dochodów akceptowanych przez bank. Dla przykładu możemy podać historię kredytobiorcy, który jest emerytem z dużą liczbą spłacanych już zobowiązań. Otrzymał odmowę z powodu braku zdolności kredytowej, ale w rozmowie z doradcą opowiedział o tym, jak zainwestował oszczędności swojego życia w budowę garaży, które teraz wynajmuje niedaleko swojego osiedla. Okazało się, że jest to aż kilka tysięcy dochodu, jaki może zaakceptować bank. Usłyszałeś od swojego banku, że nie masz zdolności kredytowej? Rozwiązaniem może być sprawdzenie oferty w innych bankach, gdyż każdy bank ma indywidualne wytyczne co do liczenia zdolności kredytowej. Odmowa z tytułu wpisów w bazach będzie wymagała bardziej złożonych działań niż tylko kolejny wniosek kredytowy. Po pierwsze, musimy wiedzieć, jaka baza była przyczyną odmowy. Jeśli była, to na przykład baza Biura Informacji Kredytowej i wpis związany był z kilkumiesięcznym brakiem spłaty karty kredytowej, po pierwsze musimy spłacić zaległość. Poprawi nam to ocenę scoringową w BIK. Jeśli nasz wniosek spotkał się z odmową z powodu wpisu w bazach typu Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej, na przykład za niezapłaconą fakturę lub mandat, najprostszym rozwiązaniem będzie uregulowanie zobowiązania i złożenie kolejnego wniosku kredytowego po usunięciu wpisu. Gdy nasz wniosek został rozpatrzony negatywnie z powodu braku wymaganych dokumentów
albo szeroko pojętych kryteriów banku, wtedy najlepiej udać się po pomoc do profesjonalisty. Doświadczony doradca kredytowy posiada aktualną wiedzę na temat produktów, procedur i wymagań poszczególnych banków. Z łatwością jest w stanie wskazać, jaki bank zaakceptuje klienta, który posiada tylko wyciągi bankowe jako dokument dochodowy, albo akurat księgowa jest nieobecna, albo na zaświadczenie trzeba czekać tydzień, a gotówka potrzebna jest na już. Doradcy kredytowi doskonale znają parametry, jakie akceptują instytucje, na przykład akceptowalne źródła dochodu czy wymagana długość ich trwania. Nie będą więc kierować wniosku tam, gdzie nie ma on szans na finalizację. Osobną kwestią są parametry przedstawionej nam oferty kredytowej. Jako kredytobiorcy możemy uznać, że bank przedstawił nam ofertę gorszą niż oczekiwaliśmy. Przykładowo, potrzebujemy 30 tysięcy na zakup samochodu, a bank proponuje nam 20 tysięcy kredytu i 10 tysięcy limitu na karcie kredytowej. Nie jest to dla nas ani wygodne, ani praktyczne, ponieważ chcemy przelać jednorazowo całą kwotę za zakup samochodu. Profesjonalny agent kredytowy jest po to, aby znaleźć dla nas ofertę, która będzie nam odpowiadać. Koszty prezentowanej oferty kredytowej to kolejny aspekt. Jeśli nasz bank przedstawia nam ofertę, która zawiera bardzo wysokie ubezpieczenie, a my posiadamy już prywatne polisy ubezpieczeniowe, taka oferta może być dla nas po prostu nie do zaakceptowania. I tu z pomocą przychodzi porównanie ofert przez agenta znającego rynek. Do niego należy poinformowanie nas o wszystkich kosztach kryjących się pod daną ofertą, a końcowy wybór należy do nas. Odmowa w jednym banku wcale nie przekreśla szans na uzyskanie finansowania. W rezultacie może się okazać, że dostaniemy lepszą ofertę niż pierwotnie zakładaliśmy. Nie można jednak podejmować chaotycznych działań. Chodzenie od banku do banku i składanie wniosków kredytowych nie tylko nie da efektu, ale może pogorszyć sytuację poprzez zwiększenie ilości zapytań w BIK i obniżenie naszej wiarygodności. Pamiętajmy, gdy otrzymamy odmowę w jednym banku, poprośmy o dokładny powód odmowy. Następnie przygotujmy się do wnioskowania w kolejnym banku albo najlepiej skorzystajmy z pomocy specjalisty w tym temacie. W tym materiale wideo to już wszystko. Więcej informacji, artykułów i ciekawych komentarzy znajdziecie Państwo na naszym blogu. Zachęcam do odwiedzenia strony wnioskomat.com.